O proteście egzaminatorów porozmawiamy teraz z naszym gościem. Wojciech Dusza, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Wiem, że o pieniądzach może nie powinno się rozmawiać, ale jednak jest to główny bohater tego sporu właśnie. Ile wobec tego egzaminator faktycznie zarabia? Myślę, że na początku chciałbym jeszcze raz przeprosić oczywiście osoby egzaminowane za to, co się dzieje, ale winnym całej tej sytuacji jest przede wszystkim minister Weber i to, co się stało. Niestety w tym momencie odpowiedź, jaka pojawiła się w interpelacji poselskiej, jasno wskazała, że minister nie ma woli zmiany kwotowego wynagrodzenia. Jest to tylko jeden z postulatów, bo tak naprawdę my walczymy przede wszystkim o zmiany w systemie egzaminowania, tym archaicznym systemie, który w tym momencie oczywiście krzywdzi osoby egzaminowane na przykładzie. To znaczy, jakie to są teraz te archaiczne sposoby egzaminowania, a jakie chcielibyście, żeby były? W tym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie osoba egzaminowana naprawdę bardzo dobrze porusza się w ruchu drogowym, radzi sobie i przykładowo dwukrotnie zapomina kierunkowskazu przy parkowaniu. Ja osobiście widzę, że ta osoba naprawdę daje sobie rady i dwoma rękami chciałbym wpisać ten wynik pozytywny, ale nie mogę tego zrobić, bo ja jestem tutaj, tak jak każdy egzaminator, przedłużeniem ręki paragrafu i to wymaga wyłącznie automatyzmu w ocenie. Chcielibyśmy pełnej niezależności egzaminatora i większej dowolności w ocenie, tak by nie krzywdzić osób egzaminowanych. Ten system powinien być punktowy bądź taki system, jaki obowiązuje w Skandynawii, czyli to jest najlepszy możliwy wzorzec. Najbardziej można to zauważyć w kontekście wypadków i praktycznie nie ma tam wypadków i to myślę, że warto podkreślać. Czyli myśli pan, że rzeczywiście to będzie sprzyjało nie tylko wam jako egzaminatorom, ale także potem na drodze będzie procentowało? Zdecydowanie tak. Wiceminister, ale przede wszystkim minister Adamczyk podkreśla, że bardzo zależy mu na bezpieczeństwie ruchu drogowego. Z jednej strony podnosi teraz mandaty, bo miało mieć to duże przełożenie, a z drugiej strony zapomina o ostatnim ogniwie dopuszczenia tych młodych kierowców do ruchu drogowego. Ostatnim, a to było tak naprawdę pierwszym, prawda? Bo to jest taki, można tak powiedzieć, no pierwszym jest szkolenie, powiedzmy, ale tutaj to my w pewnym sensie decydujemy, kto z tych młodych kierowców przystąpi do ruchu drogowego, a to właśnie ci młodzi kierowcy często powodują wypadki. I ten wadliwy system egzaminowania powoduje, że ten automatyzm w ocenie dopuszcza osoby, które często nie powinny mieć prawo jazdy, a hamuje te osoby, które powinny posiadać uprawnienia. Mówimy teraz o jednym jakby powodzie tego protestu, ale pierwszy, chyba ważniejszy, myślę, że są właśnie wypłaty, więc wrócę jeszcze do tematu pieniądza. Ile egzaminator zarabia? Początkujący egzaminator zarabia często poniżej 3000 zł. Tutaj mam przykładowy pasek. Pasek z wypłaty poniżej 3000 zł, 2860 zł. Tyle zarabia egzaminator i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez 3 lata nie ma prawa podnosić kwalifikacji i podnieść swojego wynagrodzenia. Jednocześnie. Ale rozumiem, że to jest wtedy, no nie wiem, praca dodatkowa, bo no, ciężko sobie wyobrazić za taką kwotę utrzymać miesięcznie rodzinę. Oczywiście, że ciężko sobie wyobrazić, ale niestety tak jest i dowodem na to jest przedstawiony tutaj, można powiedzieć, dokument. To jest ile godzin pracy? To jest standardowy etat, 160 godzin, prawda? Egzaminator pracuje na etacie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i jednocześnie mając tutaj pewne... To jest pana pasek, jeszcze doprecyzuję to. Tak, to jest mój pasek. Chciałbym tutaj podkreślić, że egzaminator, chcąc zdobywać wyższe uprawnienia, musi 3 lata tutaj odczekać, bo tego wymagają przepisy, a musi przeżyć jednocześnie za taką kwotę. Zdobycie kompletu uprawnień egzaminatora to na dzisiaj jest koszt około 40 tysięcy, może więcej. Chciałbym zadać ministrowi pytanie, jak w tym momencie za kwotę taką, jak tutaj mamy, wygenerować 40 tysięcy i zdobyć te wyższe uprawnienia, gdzie jednocześnie ustawa o kierujących pojazdami nakłada na nas obowiązek doskonalenia się i zdobywania wyższych uprawnień. Bo wtedy macie wyższe uprawnienia i też wyższą pensję. O ile wyższą? Ile można najwięcej maksymalnie? Myślę, że takim realnym pułapem, gdzie ten egzaminator już powiedzmy pracuje 10-15 lat, to może być w granicach 5 tysięcy netto.
Ile wobec tego chcielibyście, jakie są wasze postulaty, ile konkretnie chcielibyście zarabiać? My tak naprawdę nie wnosimy o podwyżki, my tak naprawdę wnosimy o urealnienie tego wynagrodzenia do poziomu z roku 2007, tak jak w rozporządzeniu. 1,5 średniej krajowej, to jest dzisiaj około 6 tysięcy. I tyle naszym zdaniem powinien zarabiać początkujący egzaminator. I rozumiem, mówimy o kwocie netto oczywiście. O kwocie netto i rozumiem, że też chodzi o te szybsze zdobycie tych kolejnych pułapów i jakby szybsze awanse, bo teraz jest bardzo nietrudno. Zdecydowanie tak i przy takim poziomie wynagrodzenia ten egzaminator, no, można powiedzieć, nie jest w stanie przeżyć i dlatego też czekamy 14 lat. Myślę, że żadna grupa zawodowa nie czekała tak długo i myślę, że determinacji jestem pewien w tym momencie w środowisku egzaminatorów i woli walki nie zabraknie. Dłużej nie może ta sytuacja trwać. A ile będzie trwała sytuacja z protestami? Bo widzieliśmy tutaj, słyszeliśmy sfrustrowanych młodych, jeszcze nie kierowców, ale kandydatów na kierowców, więc ile planujecie, że ten strajk potrwa? Oczywiście my też nad tym ubolewamy, ale my wyczerpaliśmy drogę, można powiedzieć, demokracji. W ubiegłym roku egzaminatorzy złożyli petycję popartą przez 90% aktywnych zawodowo egzaminatorów, gdzie te postulaty już były przedstawione ministrowi. Jednak minister, można powiedzieć, jego odpowiedź można sparafrazować do jednego prostego zdania. Nie, bo nie. I do tego momentu minister również udaje, że nie wie, o co chodzi, nie widział, nie wie, nie rozumie. Taki sposób postępowania i gra na czas jest polityką kłamstwa i marginalizowania tego ważnego problemu, ale myślę, że wszyscy jako egzaminatorzy doszliśmy do takiego momentu, gdzie to już dłużej trwać nie może. Czyli grozi nam paraliż, jeżeli chodzi o egzaminy w Krakowie, bo głównie o Kraków chodzi. Wiem, że to sprawa na całą Polskę, ale... Oczywiście, mamy też tutaj informację, że pewne grupy będą starały się tutaj marginalizować ten protest i twierdzić, że tylko częściowo egzaminatorzy przystąpili, ale przykładowo posłużmy się tutaj przykładem Krakowa na 61 egzaminatorów. Dzisiaj jeden stawił się w pracy. No, pytanie, czy jeden egzaminator jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo tutaj w swobodne egzaminowanie w niemal milionowej aglomeracji. Myślę, że każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Takich ośrodków jest naprawdę dużo. Mamy sygnały, że w kolejnych dniach przyłączy się ich jeszcze o wiele więcej w całym kraju. My oczywiście nie organizujemy w żaden sposób tego protestu. On ma charakter oddolny. To każdy egzaminator w swoim duchu rozstrzyga, czy chce wziąć w nim udział, czy nie. Ale myślę, wy rozmawiacie między sobą. Czy w takim razie to prowadzi do tego, że szukacie nowej pracy i czy rzeczywiście... No, Szukamy w tym momencie porozumienia z ministrem i chcielibyśmy zobaczyć rzeczywistą wolę do nowelizacji prawa. Tymczasem w tym momencie to jest uprawianie polityki fałszu w odniesieniu do odpowiedzi na interpelację, jakiej udzielił minister Weber. Czyli na razie nie możemy powiedzieć o konkretnych dniach, kiedy kandydaci na kierowców będą mogli przyjść do ośrodków i zdać egzamin? Nie można na razie takiej daty powiedzieć? Ja myślę, że o kształcie i formie tego protestu zdecydują nie tylko egzaminatorzy, ale przede wszystkim Ministerstwo Infrastruktury w osobie szefa, czyli ministra Andrzeja Adamczyka. Bo w tym momencie minister Weber nie jest dla nas już partnerem do rozmów. Wnioskujemy o wyznaczenie terminu spotkania z ministrem Adamczykiem bezpośrednio, bez żadnych pośredników do końca tego miesiąca. A jeżeli woli rozmów nie będzie? Myślę, że każdy może przypuszczać, czym to się skończy. W tym momencie determinacja jest tak duża i środowisko jest tak naładowane tym, co się dzieje i podejście ministra Webera, że sądzę, że forma i kształt może przybrać na sile. Czyli rozumiem, że nie będziecie rozmawiać z wiceministrem infrastruktury, bo dotychczas Rafał Weber się wypowiadał. Wiceminister Rafał Weber nie jest dla nas partnerem do rozmów. Niestety, jeżeli ktoś próbuje nas oszukać w interpelacji poselskiej po drugim spotkaniu w ministerstwie, odpowiada coś zupełnie innego, przeczy wcześniejszym ustaleniom, no trudno traktować kogoś, kto próbuje nas oszukać jako partnera do rozmowy. A co to znaczy ta eskalacja protestu? Czy rzeczywiście ona będzie przybierać na sile?
W jaki w ogóle sposób? Tak naprawdę forma, kształt, tak jak powiedziałem, będzie leżała wyłącznie w gestii każdego egzaminatora. To on w swoim duchu rozstrzygnie. Nie ma tutaj osoby, która jest jakimś formalnym liderem, czy kimś, kto wskaże drogę. Każdy sam podejmuje decyzję. I myślę, że tylko tak naprawdę trzeba było zaprosić tutaj każdego egzaminatora, by odpowiedział na to pytanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wojciech Dusza, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.